Ok, cześć, witajcie, Krzysztof Dawid, witajcie na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam takie narzędzie służące do diagnozowania i oczyszczania telefonu od firmy LG. Jak posiadasz telefon LG, na przykład, zwłaszcza te nasze modele, to nie musisz instalować żadnej aplikacji, która służy do oczyszczania pamięci telefonu z jakichś tam śmieci. Bo LG dostarcza już od siebie taki program. I ten program jeszcze służy, może posłużyć do diagnozowania jakichś ewentualnych problemów z naszym sprzętem. Ten program nazywa się LG Smart Doctor. On jest zainstalowany przeważnie w systemie domyślnie, zwłaszcza w tych naszych modelach LG. Więc nie powinno być problemu, jeżeli masz model LG, a nie masz tej aplikacji. To prawdopodobnie jest to starszy model i z tego co wiem, nie można jej znikąd pobrać, chyba że jest LG Smartwatch z tego sklepu, o którym opowiadałem w poprzednim moim filmie. Ale się na ten temat nie wypowiem, bo nie wiem, ale już teraz zaczynamy omawiać tę aplikację. Ja sobie ją tutaj znajdę w aplikacjach. Smart Doktor, proszę bardzo. Uruchomiłem sobie i teraz mam tutaj tak. Pokazane wykresy kołowe mamy. Z zajętością pamięci wbudowanej telefonu i RAM-u naszego telefonu. I po kolei, jak sobie klikniemy na wykres naszej pamięci, tutaj ja mam 11%, jak sobie to kliknę, to mi się pojawią różne takie statystyki. I różne statystyki, które pozwolą nam zdecydować, co możemy wyczyścić. Na przykład tutaj mam 230 MB dostępne do zwolnienia. Czyli to nie jest wcale tak mało. Wcale to nie jest mało. 628 GB w użyciu w całości razem z systemem Android. Nie z Androidem, to chodzi o siłę. Nie, dobrze, z systemem Android razem. Łącznie z systemem i naszymi aplikacjami ze wszystkim. I 38 GB wolne. Tyle mam wolne w telefonie. Obecnie, bo ja mam telefon z pamięcią 64 GB. A to 38 plus 6 to jest 48 plus 6 to jest 54, ale trzeba jeszcze pamiętać o tym, że system zajmuje, tam ma swoje jakieś tak zwaną partycję wymiany. To jest tam są zapisywane jakieś pliki systemowe. I cała pamięć nie jest dostępna dla użytkownika, tylko właśnie dla. Też zarezerwowany jest jakiś obszar dla systemu Android. No. Poniżej mamy wybierz kategorię, aby wyświetlić zbędne elementy, które można usunąć, aby zwolnić miejsce. No. To, jak widzicie, tutaj mamy napisane pliki tymczasowe i RAW, pliki RAW to są pliki zdjęć. RAW to po angielsku surowy. I pliki graficzne RAW to są takie pliki, które nie są poddawane żadnej kompresji, żadnemu przetwarzaniu przez oprogramowanie. Pliki RAW zawierają dokładnie takie same informacje, jakie dostarcza matryca naszego aparatu w telefonie. No i mamy foldery pobrane, pliki, dokładnie mam nic i jeszcze jest nieaktywne aplikacje. Czyli jakieś takie mniej rzadziej używane i to sobie pewnie możemy je oczyścić. Albo oczyścić aplikacje po prostu nieaktywne, to po prostu te takie, które nie działają w tle. Nie? Czyli wybiorę teraz pliki tymczasowe i RAW plików. To prawdopodobnie mi się pojawi lista. Dokładnie mamy listę plików. Dane pamięci podręcznej. Pliki tymczasowe polskie zakładek w przeglądarce. I pliki RAW dla aparatu. No to co właśnie mówiłem. Możemy sobie to wszystko tu usunąć.
Dalej mamy wchodek pomijany. Tutaj nie mamy nic. W moim przypadku ja nie mam nic. Ja pokazuję to wszystko wam na moim LDV30. Tak jeszcze dodatkowo dodam, dopowiem. Nieaktywne aplikacje. Tu sobie jak to klikniemy, to tutaj właśnie mamy aplikacje, które nie działają w danej chwili w tle i sobie je możemy oczyścić z jakiejś pamięci podręcznej i innych śmieci. Ja mam tutaj aplikację Mega, czy po prostu aplikacja od chmury Mega, hamikuj.pl. Tutaj mamy jeszcze konwerter jednostek. Ja mam Wi-Fi Analyzer, to jest taki program do analizowania sieci Wi-Fi. Tesla Unreach, to jest taki dodatek do mojej nakładki na palącze, który pozwala na oznaczanie jako tam powiadomień, że są jeszcze nie przeczytane, nie zobaczone. I QR Wi-Fi plugin, to jest dodatek taki do QR kod skanera QR kodów, który pozwala na przesyłanie tych kodów przez Wi-Fi i udostępnianie. No i jak widzicie, mamy tutaj najwięcej miejsca zajmuje nam Mega, no bo Mega to jest program bardzo skomplikowany. Wbrew pozorom. Dobrze, no i to mamy, jeżeli chodzi o to, i tak sobie możemy po kolei czyścić. Ale jest tam na środku, w głównym ekranie, tutaj jest przycisk zoptymalizuj telefon. Także nie musimy wszystkiego po kolei wchodzić i usuwać, tylko możemy za wszystko za jednym zamachem zrobić. Ale wam pokażę jeszcze tutaj, co mamy. Jak wejdziemy sobie do pamięci RAM. Tutaj, tu. 73%, ja mam zajęte. I tutaj mamy 86,6 MB do sobie do dzwonienia. Do wyczyszczenia, tak? No, i sobie wtedy możemy zwolnić właśnie taki RAM i dzięki temu szybciej telefon będzie nam działał. I ja tutaj mam akurat zajęte przez AZ Screen Recorder. To jest ten program, który nagrywa mój ekran. I prawdopodobnie będzie coś takiego, że jak ja kliknę na zoptymalizuj telefon, sobie wstecz i kliknę tutaj zoptymalizuj telefon, to program mi ubije proces nagrywania. Więc ja teraz w tej chwili do bezpieczeństwa sobie zatrzymam nagrywanie i kliknę sobie zoptymalizuj telefon i pokażę wam, co się tam potem pokazuje. Nie? Dla świętego spokoju, do bezpieczeństwa, żeby nie schrzanić znowu nagrania. Jak ostatnio miałem pewne problemy, więc wolę się po prostu zapobiec nim, po prostu zatrzymując na chwilę nagrywanie. Widzę się z wami za chwilkę. Klikam sobie zatrzymuję swój telefon i wracam do was za moment. No, jak widzicie, nie widzieliście tego, ale tam muszę pokazać informację, co tam wyczyściło i tam miałem napisane, że wyczyściło mi 72 MB chyba w pamięci do wewnętrznej. Nie, 172 chyba. Ja mówię, wyczyściło 30 też MB. Ale teraz zobaczymy. Nie zamknęło mi tego programu nagrywania. Więc mogę wam pokazać, jak to wygląda. Więc sobie spróbujemy to zrobić jeszcze raz. Smart doktora. O, i klikniemy sobie jeszcze raz, optymalizuj telefon. O, jak widzicie, jest takie kółko i tutaj nam się coś czyści. O, jest ptaszek, nam na dole pokazuje, co nam zrobiło, nie? Dokładnie, no. No i tak właśnie wygląda to czyszczenie za pomocą tego aplikacji LG Smart Doctor. I na dole mamy jeszcze dodatkowe funkcjonalności, które zaraz wam pokażę. Zużycie baterii. Tutaj nam program pokazuje nasze zużycie baterii. Ja w tej chwili mam 100% naładowania baterii, bo nagrywam to z wczesnym popołudniem, a rano naładowałem, więc tutaj specjalnie za dużo informacji nie będę miał, ale
Jak sobie uruchomisz tą funkcję na przykład wieczorem, to będzie tam pokazane całkowite zużycie, czyli jak działa długo telefon na baterii. U mnie akurat, jak widzicie, godzinę działa i 11 minut. Użycie ekranu, czyli jak długo działa ekran, jak długo jest włączony na baterii, aplikacje. 0% wykorzystania przez MusicCast. No, MusicCast to jest taka aplikacja od firmy Yamaha, do mojego Abitumera. Ale jak widzicie, tutaj ona wcale nic nie używała, prądu, baterii. System. 0% wykorzystania przez system operacyjny. No, ale to prawdopodobnie będę miał wszędzie 0 dokładnie. No, bo ja uruchomiłem tą funkcję tak naprawdę zaraz po odłączeniu ładowarki. Ale jak sobie tutaj pokażę, włączę sobie odwiedzu, to będziesz miał takie więcej informacji tutaj. Co dana Wi-Fi zużywało ci najwięcej baterii. Nie? Dobrze, no tego wam nie pokażę bez względu właśnie na to, że dzisiaj odłączyłem telefon odładowany niedawno, więc nic tam ciekawego u mnie nie będzie, ale jak ty sobie włączysz wieczorem, to będziesz miał więcej informacji. Oszczędzanie energii. Dalej mamy. I tu mój program umożliwia nam przełączanie trybu oszczędzania energii na wyłączony, rozszerzony. Czy aktywujemy rozszerzony tryb, to program nam po prostu ograniczy szybkość procesora w telefonie i nie będzie animacji w systemie. Nie? No, ale jeżeli sobie jeszcze aktywujesz tryb super oszczędny, tryb maksymalny, tylko muszę zatrzymać nagrywanie, żeby wam to pokazać. Uruchomię sobie tryb maksymalny i wam pokażę, jaka będzie różnica. Mi się zrobiło na czarne, tapeta mi zniknęła, wszystko, cały interfejs całego systemu zrobił się czarny. Jak widzicie, proszę bardzo. Ja mam też ten Android V30, który posiada ekran OLED. Dzięki temu im więcej czarna kotła, tym mniej energii zużywa wyświetlacz. Więc tak to właśnie wygląda. Jak sobie masz telefon LG, który posiada ekran LCD, to prawdopodobnie takiego czarnego kotła nie będziesz miał. Albo tego trybu maksymalnego nie będziesz miał wcale. Możesz napisać sobie mi w komentarzu, jak to u Ciebie wygląda. Jaki masz model telefonu i jak to u Ciebie wygląda. Poza tym, niektóre aplikacje, zwłaszcza takie, które pracują w tle, mogą być ubijane. Jak sobie wyłączę ekran na przykład, to taki Facebook czy taki Twitter może być po prostu w tym trybie ubity. Zatrzymany, żeby oszczędzać energię. Tak? Wyłączę sobie ten tryb. Wrócimy do normalnego. Okej, wróciłem sobie do normalnego trybu. Wyłączyłem sobie oszczędzanie. I teraz jeszcze będę wam pokazywał dalsze funkcje programu. Destructor. Sobie wyłączę to też. Ale o czym chciałem jeszcze powiedzieć, że tam mamy funkcję, w której będziemy w oszczędzanie energii, to tam powinna być opcja też wykluczania z oszczędzania energii gdzieś. Aha, to chyba jest w ustawieniach systemu. Trzeba wejść do ustawień systemu, bateria i tutaj będzie. Nie uwzględniaj w oszczędzaniu energii. No, tutaj sobie możemy dodać właśnie do tej zakładki włączyć aplikacje, które nie mają być wyłączane, ubijane w trybie oszczędzania energii. Na przykład takiego Facebooka możemy sobie dodać, to jak sobie aktywujemy tryb oszczędzania energii, to nie wyłączy nam się Facebook w tle. Dalej mamy testowanie sprzętu. I to jest fajna sprawa, bo to jest właśnie już ta zakładka diagnostyczna.
Jeżeli mamy podejrzenia, że z naszym telefonem jest coś nie tak, że nie działa na przykład nam poprawnie Wi-Fi albo Bluetooth, to możemy tutaj sobie wszystko fajnie przetestować i ten program nam da znać, czy wszystko fajnie funkcjonuje. Sobie teraz kliknę tutaj, przetestuję wszystkie, to można przetestować Wi-Fi, Bluetootha, czujnik zbliżeniowy, czyli taki, który po prostu powoduje wygaszenie ekranu, jak przyłożysz telefon do ucha, czujnik światła do automatycznej jasności ekranu, czytnik linii papilarnych, jak twój telefon jest w niego wyposażony, akcelerometr, czyli ten do obracania telefonem, to narzędzie, które jak obracamy telefon, to nam obraca wyświetlacz, żyroskop, to jest narzędzie, które powoduje na przykład ruch, jak my ruszamy telefonem, na przykład w grach, na przykład, jak w wyścigowych na przykład, żeby skręcić, to trzeba przechylić telefon. No to jest właśnie to, do tego służy. Czujnik ruchu, no tak sobie potrząsniemy telefonem, to możemy wywołać jakąś akcję, a taki czujnik w moim telefonie jest, czy jest taki czujnik, więc mogę go sobie przetestować. Magnetometr. To jest narzędzie, które pomaga w lokalizacji przez GPS. Dzięki temu łatwiej można znaleźć fiksa, tak zwanego, czyli GPS, żeby lepiej działał. No i na każde z tych narzędzi czujników mogę sobie przetestować osobno, albo wszystkie naraz. Ja sobie wszystko przetestuję. Przetestuję wszystkie. Na dole kliknę. I nam program testuje po kolei wszystkie czujniki. I cały sprzęt działa poprawnie, wszystko mamy na niebiesko, więc w moim przypadku wszystko jest w porządku. Więc fajna sprawa. Można sobie dzięki temu Smart Doctor robić, przetestować nasz sprzęt, czy on działa poprawnie. I ostatnią zakładką, którą chciałbym Wam pokazać, jest zakładka diagnoza. To jest takie narzędzie, które pozwala na przykład nam zdiagnozować telefon, jeżeli na przykład nam coś system niepoprawnie działa, albo wolno, albo coś innego niedobrego dzieje. I tutaj nam podpowiada, co możemy zrobić, żeby jeszcze przyspieszyć albo poprawić działanie naszego, poprawić kondycję naszego telefonu. I tu w moim przypadku wykrył jakieś takie potencjalnie niepożądane działanie. Aktywność, bo to napisało mi, że liczba wyników 1, czyli mam jakiś problem prawdopodobnie, bo takie aplikacje pamięć wewnętrznej sieci zostały zdiagnozowane. No, tutaj diagnozuje nam baterie, zużycie baterii nadmierne. Aplikacje czy po prostu nie drenują, czy nie obciążają nam telefonu. Pamięć telefonu, jeżeli mamy mało pamięci, to możemy sobie, albo coś obciąża pamięć, to możemy sobie sprawdzić tutaj. Oczywiście wewnętrzne, to się tyczy pamięci wewnętrznej tylko. Sieci, jak nam na przykład działa telefon komórkowy, nam nie działa, albo internet bardzo powoli, to możemy też tutaj sprawdzić. I wykrył tylko jeden błąd, który napisało mi, w tych aplikacjach wystąpiły błędy. Nawet się w jakiś sposób możesz rozwiązać problemy raz. W tych aplikacjach wystąpiły błędy. Nawet się w jakiś sposób możesz rozwiązać problemy z aplikacjami. Możesz również zaktualizować aplikację w centrum aplikacji lub aktualizacji lub przejść do sklepu Google Play, aby pobrać aktualizację aplikacji, które zostały zainstalowane na Twoim telefonie. AZ Screen Recorder. I tu mamy guzik, naucz się jak korzystać. Żeby może to jest, możemy zakliknąć. Używanie tej aplikacji wymaga połączenia danych.
mogą obowiązywać opłaty na pobranie danych. Aha. Też by oznać Gorda, kto zmysywał do internetu? Tak, bo on tam ma funkcję do streamowania chyba do YouTube'a. Dlatego ma taką opcję, taką możliwość. Dlatego tutaj prawdopodobnie nam ten diagnozowanie wykryło taką możliwość i nas nie ostrzegło. Nie, że taka opcja jest, żeby to skontrolować. Ale ja tej aplikacji ufam, więc nie ma problemu tak naprawdę żadnego. Więc sobie to wyłączę, bo to nie był problem, to nie był błąd, tylko po prostu ostrzeżenie, że jakiś tam niby AZ, Screen Recorder, czyli ten program, który nagrywam pobyt telefonu, właśnie może coś tam wysyłać w świat. Ale on nic nie wysyła, po prostu on ma funkcję taką streamowania też do YouTube'a. Dlatego po prostu ma takie ostrzeżenie wyskoczyło. Dobrze. To wszystko, co chciałem wam pokazać w tym poradniku. Będę się z wami już kończył. Jakieś pytania będą, to proszę pytać. Chętnie pomogę. Ten smart doktor, zapomniałem dopowiedzieć, że on jest dostępny tylko na urządzeniach LG. Więc jeżeli chcesz takie podobne narzędzie do oczyszczania pamięci, na przykład na telefonie Samsunga, to możesz sobie zainstalować CCleaner. Ja robiłem na tym film, także wam dam linka w karcie, sobie obejrzycie też film o CCleanerze do oczyszczania telefonu. A ja sobie z wami żegnam. Do zobaczenia w następnym filmie. Klikujcie, subskrybujcie, udostępniajcie filmy. Ale ja się z wami żegnam. Naprawdę już teraz. Do zobaczenia. Cześć.